Siemanko, jestem Karol. W ostatnim wichurze, moi drodzy, przewróciła mi się choineczka, taka 12-metrowa, ale to nie o tym chciałem nagrać ten materiał, a ponownie chciałem nagrać materiał o mojej pile, którą kupiłem gdzieś jakieś, nie wiem, to trudno powiedzieć, 4 lata temu w markecie za 250 zł. I dzisiaj właśnie, kiedy miałem wziąć się za pracę, za uporządkowanie tego ściętego drzewa, przewróconego przez wiatr drzewa, spojrzałem na tą piłę i mówię, kurde, jak to jest możliwe, że ona jeszcze chodzi? I postanowiłem nagrać z tego materiał, może się komuś to przyda, może ktoś stwierdzi, że warto taką piłę kupić, bo wiadomo, znaczy na pewno warto kupić jakiegoś sztyla, bo wtedy wiemy, że to jest porządna maszyna i będzie nam służyła już do końca życia prawdopodobnie, jeżeli będziemy ją używać tylko w warunkach, że tak powiem, domowych. Ale mówię, odpaliłem piłę po zimie, w której jeszcze było paliwo i olej, którego nie spuściłem na zimę. Oczywiście tak powinno się pewnie robić, ale ja tego nie robię, ponieważ nie dbam za bardzo o tą piłę. Po prostu, kiedy potrzebuję, ją odpalam i działam i robię robotę. I kurczę, powiem wam, że jest spoko. Oczywiście piła nie jest idealna i też miałem z nią problemy już przy samym zakupie, ale to powiem w dalszej części filmu, kiedy troszeczkę ją rozłożę. Piła tutaj już, jak widzicie, w tle przepracowała tą choineczkę praktycznie. Łańcuch się obluzował, ale to jest właściwie, można powiedzieć, że wada tej piły, że trzeba po prostu to kontrolować. Ja po prostu wiem o tym, że jest obluzowany, nie musicie mi pisać, że jest obluzowany, że tak nie powinno być. Bo wiem, że się milion tutaj za chwilę komentarzy zrobi. Znaczy, no fajnie by tak było, nawet jakby było milion. No dobra, ale nie o tym. Jak widzicie, piła ma takie parametry. Jest to piła niewielka, nie będę się tutaj o tych parametrach za bardzo rozwodził. Piła jest to NAC America, New American Concept SPS 0138 model i tak, powiem wam, że jedyną rzeczą, o którą dbałem w tej pile, to to, żeby była czysta po zakończeniu pracy, żeby była odpowiednia mieszanka paliwa. Jak widzicie, to jest 1,25, czyli mieszanka dosyć bogata w olej. I na pewno trzeba o tym pamiętać, żeby ta mieszanka była odpowiednia. I trzeba pamiętać o tym, żeby łańcuch był naostrzony, a łańcuch jest zrobiony z gównolitu, bo nie ma co się spodziewać w pile za 250 zł jakichś cudów. Także trzeba dbać, żeby łańcuch był naostrzony. Ja kupiłem sobie taką ostrzałkę do łańcuchów. Warto to zrobić, bo jeżeli się nauczymy już ostrzyć łańcuchy, to nam wystarczy na całe życie i później nie musimy się prosić kogoś albo gdzieś tam dawać łańcuch do ostrzenia. Oczywiście nauczenie się tego ostrzenia może skutkować tym, że zepsujemy łańcuch na początku, no ale jak już poćwiczymy, to będzie gitara. Jeżeli chodzi o olej do smarowania łańcucha, o którym trzeba pamiętać również, ja wlewam taki oto Castrol, nie ma lipy, ale z takim małym niuansikiem, że to jest olej przepracowany. Nie wiem, piszcie co chcecie na ten temat, ja używam takiego oleju. Kurde, za 30 metrów chyba sześciennych to przeciąłem tą piłą, także to jest sporo, bo kupiłem ją w takim celu, żeby ciąć sobie drewno na opał, na rozpałkę, które kupuję w takich wiązkach z tartaku. Takie ścinki, wiecie, z drewna, nie? Wiązka jest sobie opakowany, to jest wiązk, tylko ja sobie po prostu tą wiązkę kroję tą piłą jak serdelka. Tak to obrazowo powiedziałem, także już kilka sezonów przeciąłem. No i oczywiście tak tutaj na bok, gdzieś tam w ogrodzie, jak trzeba przeciąć jakieś drzewko, czy ściąć właśnie taką choinkę, którą przewrócił wiatr, też jej używam. Także nie jest to jakieś użytkowanie hardkorowe i myślę, że dla użytkownika umiarkowanego albo użytkownika, który mało potrzebuje takiej piły, to jest naprawdę zaskakująco dobra decyzja. Nagrywam ten film, ponieważ kurczę, nie wiem, jak wiecie, nie jestem opłacany, daję swoją opinię. Używam tej piły kilka lat i dobrze mi służy. Dlatego, kurczę, chciałem nagrać, żeby ktoś może chciał jakąś alternatywę. Wiadomo, za sztyla damy, powiedzmy, za taką piłę z 1000 zł, a tu mamy 250 i możemy też nas spełnić warunki. Oczywiście ja uważam, że lepiej kupić sobie sztyla, jak mamy kasę, bo ja kupiłem też tą piłę, bo nie wiem, coś się potrzebowałem tak nagle, nie miałem za dużo kasy i mówię, ach, zaryzykuję, kurczę, dobrze. Do dalszej części filmu jeszcze trochę pogadam, może ją rozłożymy. Oczywiście macie pytania, jakbym później zapomniał o tym powiedzieć, to piszcie w komentarzach. Tymczasem dzięki za tą część. Moi drodzy, oczywiście
tutaj wcześniej mówiłem w superlatywach o tej maszynce, ale to były tak jakby, jestem zaskoczony, że tyle czasu ona działa, ale oczywiście już na samym wstępie, jak kupiłem tą piłę, nie obyło się bez problemów. Problemem był, tutaj widzicie taki, to jest szlaufik zwykły, z którego wycieka olej, smarując po prostu łańcuch, i to nie działało. To nie działało, zadzwoniłem na infolinię, tutaj, która jest na tej pile naklejona, ten numer telefonu, biła pani odebrała, oczywiście w niczym mi nie pomogła, ale dałem sobie radę, po prostu odkręciłem tu obudowę, wyciągnąłem sobie ten szlaufik, to był taki plasticzek, który się łamał, i jakoś to działa, bo ogólnie w tej pile tak działało smarowanie, że olej się lał wszędzie, tylko nie na łańcuch, no po prostu ciurkę właściwie leciało z niego gdzieś tam na buty, krótko mówiąc. Tutaj piła jest jeszcze niewyczyszczona, wstępne tutaj rozebranie, bo chciałem wam powiedzieć, co tu nie działało. Tutaj mamy na dole ten otwór, w którym jest regulacja, jakby ile oleju na tym łańcuchu będzie nam kapało, ale to działa w sumie w stylu zero-jedynkowym, czyli albo leci ciurem, albo nie leci wcale, także wyczucie jakby odpowiedniej ilości, zgranie to, bo to powinno być ogólnie tak, że zbiornik paliwa wystarcza nam równocześnie ze zbiornikiem oleju na jeden jakby cykl, nie? Pracy. Żeby do tego dojść, żeby to ustawić, no to troszeczkę trzeba się w tym sprzęcie namęczyć. Druga sprawa, regulacja naciągu łańcucha, to też jest jakaś porażka. Działa to strasznie słabo, łańcuch ciągle się luzuje, trzeba to kontrować. No, rozwiązanie całkiem słabe. Co tu jeszcze można powiedzieć? A, jeszcze tutaj chciałem powiedzieć o filtrze powietrza, którego jeszcze nie odkręcałem dzisiaj. Nie jest źle, ale tu chciałem się doszczepić do tego spasowania uszczelki, która jest słaba. Tutaj troszeczkę wcześniej ta uszczelka w ogóle nie była na swoim miejscu, dopiero sam musiałem tu temat poprawić. No ale generalnie mówię, reasumując, maszynka jak za taką kasę jest całkiem w porządku. Trzeba by dbać po prostu o to, żeby odpowiednia mieszanka paliwa była wlana, żeby był olej do smarowania łańcucha i wszystko będzie dobrze działało. A tam będzie fragment, w którym będę ciął tą piłą tą nieszczęsną choinkę, i będą większość fragmentów będzie, kiedy łańcuch jest dosyć już stępiony, także będzie to ciężko szło. I jeden fragment będzie, gdzie łańcuch jest nowy, naostrzony, po prostu wymieniłem łańcuch, bo mam dwa łańcuchy na wymiankę, i o wiele lepiej to oczywiście tnie, tak? Bo trzeba też pamiętać, żeby łańcuch był ostry, bo wtedy piła się nie męczy. Oczywiście piła jest mała. O, tutaj mam widza. Piła jest mała i generalnie nie jest zbyt mocna. I krótkie cięcie, bo tutaj Hubi przyniósł mi dostawę oleju nową, świeżą do piły właśnie, bo widział, że tnę, i pomyślał, że mi się przyda. No i w sumie miał rację. Tam wcześniej gadałem, że 30 metrów sześciennych drzewa przeciąłem, no chyba trochę przesadziłem jednak, tak sobie teraz myślę. Może połowę tego przeciąłem, bo tak 4 sezony po 4 metry to mamy 16 metrów, może coś takiego. No, myślę, że do 16 metrów, może tak to powiem. No i tyle, no moi drodzy, reasumując, jeżeli potrzebujecie piły do cięcia okazyjnego, to myślę, że to jest dobry wybór za taką cenę. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, nie jest to maszynka bez wad, ale cena jest przystępna i trwałość całkowicie w miarę. Tyle, że musimy się troszeczkę bawić z tym naciąganiem łańcucha i ustawieniem tego pierdzielnika od oleju, i myślę, że będzie wszystko.
będę kończył, moi drodzy, to już wszystko chyba, co chciałbym powiedzieć na temat tej piły, bo w sumie ten filmik tak powstał na spontanie, szkoda, że tylko taka ponura pogoda i nie ma dobrego światła, może te ujęcia, ścięcia byłyby lepsze. Piszcie komentarze, co sądzicie o tych chińskich piłach, chińsko-amerykańskich piłach, czy jak myślicie, czy warto jednak kupić coś raza porządnie, czy jednak można kupić takiego bubelka i troszeczkę się z tym pomęczyć. Dobrze, tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia, hej. Thank you.